Elo siemandero, wariaty. Polish Gandzia, albo raczej Polish Sunflower Farmer. Spójrzcie tutaj na łodygę słonecznika. Jebany, jaki wielki. Tak samo to gruba łodyga przekłada się na gruby owoc, na grubą główkę. Dobra, takie krótkie ogłoszenia parafialne. Ja wiem, kto mnie śledzi na Facebooku, widzi i wie, że mam takie wahania nastroju. Raz jest tak, raz jest tak. I sprawa wygląda tak, że jak zresztą zauważyliście na tych króciutkich filmikach, które wrzucam tutaj na YouTube'a, prawdopodobnie jeszcze nie jestem na 100% pewny, ale praktycznie na 99% pewny, że wrócę do uprawy z czymś bardzo małym. Naprawdę, jak już coś, to rozłożę jakiś malutki namiocik gdzieś tam w pokoju mechanicznym, tak żeby już tego do mieszkania nie wnosić, do pokojów, bo rodzinka wyleciała do Polski. Praktycznie wszystko, co kończyłem, robiłem pod przylot rodzinki z Polski i właśnie w niedzielę wyleciała. Remont zakończyłem praktycznie cały. I tak sobie pomyślałem, że gdzieś tam na boku w mieszkanku jakiś jeden malutki namiocik na dwie malutkie roślinki, nic szalonego, nic wielkiego, tak jak było wcześniej, że nie będę rozkładał dużych namiotów na całe pokoje. Zresztą już tam nie mam miejsca, bo urządziłem się, biureczko, szafeczka, szafki pod telewizor, łóżka porobiłem i tak dalej. Wszystko custom przeze mnie zrobione. I może uda mi się wcisnąć tam malutki namiocik. Plus jedynie co się martwię, moi drodzy, to jest to, że powróci moja alergia, bo od momentu jak przestałem uprawiać, uwierzcie mi, że nie miałem ani jednego ataku alergii. Porównując do tego, co było wcześniej, żyłem praktycznie w ciągłej alergii. Dlatego spróbuję, zobaczę, porobię tam jakieś, nie wiem, coś wymyślę, żeby przewietrzyć ten pokój i tak dalej. To pomieszczenie, jakieś tam wentylatorki w ścianę do wentów pozakładam i tak dalej. I może uda mi się coś tutaj ogarnąć. Tak samo prawdopodobnie wrócę wtedy, kurwa, jak te pomidorki. Troszkę już dojechane przez życie, ale jeszcze żyją. Może wrócę? Nie. Nie może. Jeśli wrócę do uprawy, na 100% wrócę na YouTube'a z jakimiś krótkimi seriami. Mówię, nie będzie jakiegoś szaleństwa, będzie jeden namiot, maksymalnie dwie roślinki i powiem wam tak szczerze, że już kupiłem ziemię właśnie przed chwilką, przed działką byłem kupić ziemię, dwie domniczki 3-galonowe i zobaczę jakieś krótkie uprawy 12x12, może tam tydzień wega i coś rozkminię. Jeśli wróci alergia, będzie mi to wkurwiać, będzie mi to przeszkadzać, zakończę temat, bo no bo po prostu da mi to do myślenia, że kurwa się nie da tego robić. Ale wszystko wyjdzie w praniu. Słoneczniki rosną. Piękne. Bardzo późno, jak widzicie, wszystko pozakrywałem takimi siatkami, porobiłem, poszywałem tasiemki, żeby kurwa ptaszki, bo naprawdę ptaszki są kurwa jak wściekłe, popierdolone. Już mi tutaj kilka opędzlowały właśnie słoneczników. I co? Niech zabawa trwa dalej. Kurwa, tak samo niezła łodyga jak kurwa drzewo. Niech zabawa trwa dalej. O wszystkim się dowiecie na filmikach, na update'ach. I będziemy widzieć, sorry za szelest, będziemy widzieć, jak to wszystko będzie wyglądać. Tutaj muszę dzisiaj wrócić i tego na pewno zakryć i połowę tutaj słoneczników, bo ptaszki nie śpią. Tutaj taki piękny. I spójrzcie tu na moje zwierzątko. Kurwa, komary. Hello. Sówka, która ma odstraszać. Tutaj kurwa pozakrywałem. O właśnie, tu jest idealny przykład do tego, jak opierdoliłem i kurwa właśnie słonecznik tutaj dziury porobiły, nie wiem czy to widać. No, palca można włożyć. No mówię, jakieś kurwa wściekłe te ptaszki. Jakby kurwa słonecznika jedzenia nie widziały. Dobra, moi drodzy, krótkie ogłoszenia parafialne. Dajcie mi znać, co myślicie na temat tego powrotu.
Ja wiem, że to jest takie u mnie wszystko, raz jest tak, raz tak. Tak samo wam powiem i pochwalę się, że od ostatni raz paliłem w sobotę. No i to jest tak samo taki mój okres, że raz palę, raz nie palę. Ostatnio paliłem bardzo, może nie dużo, ale bardzo często, bo praktycznie codziennie i strasznie mnie to zmęczyło. Rano już miałem po prostu taki ból głowy, jak stawiałem do pracy, że do południa czułem się, jakbym pochlał i miał kurwa mega kaca i postanowiłem sobie zrobić przerwę i od niedzieli nie palę i powiem wam, że odżyłem. Jednak takie przerwy są potrzebne. To są moje właśnie wzloty i upadki, ale jak na razie jest gitara, żonka tak samo zrobiła sobie detoksik. A właśnie słychać ptaszka, kurwa, czekaj, aż pójdę z farmy. I na razie detoksik będzie trwał i zobaczymy, co z tym jest, co z tego wszystkiego, kurczę, wyjdzie. Dobra, wariaciki, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Nie krytykujcie mnie za to, że mówię raz tak, bo tak jest życie. Plany się zmieniają, a ostatnio mówiłem, że już nie będę, że z tym kończę, że za tym nie tęsknię, ale odwidziało mi się może. Może chcę spróbować jeszcze raz. Może jednak jestem stworzony, żeby to robić. No nie wiem. Zobaczymy. Pozdrówki. Trzymajcie się. Elo.